Wszyscy czekają na coś szczególnego. Gdy popatrzysz się na ludzi wokół ciebie, gdy przypatrzysz się ich wyrazowi twarzy, to możesz dostrzec, że każdy z nich na coś czeka. Czekamy na obiad, czekamy na kolejny posiłek, czekamy aż ktoś wróci do naszego życia, czekamy aż coś się wydarzy, czekamy na urlop, czekamy na wakacje, czekamy na kolejne spotkanie. Czekamy na to, aż skończy się dzień pracy, czekamy na to, aż będziemy mogli zrobić coś następnego. I każdy z nas bardzo pragnie, aby ten moment rozpoczęcia czegoś był idealny, był perfekcyjny. I to jest też jeden z powodów, dlaczego prokrastynujemy, czyli odkładamy rzeczy na później, bo czekamy na idealny moment. Ale oczywiście wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że takich idealnych chwil, idealnych momentów nie ma. Jak przychodzi do zrobienia czegoś, to bardzo często zdarza się, że jest to już po prostu ostateczny moment, ostateczny deadline i robimy coś z takiej negatywnej motywacji, bo po prostu już coś musimy zrobić, musimy podjąć jakąś decyzję. No i nierzadko zdarza się, że jest to w jakiś sposób też trafna decyzja, bo już mamy takie ciśnienie, a odkładanie rzeczy na później i tak nie sprawia, że mamy większą wiedzę, czy zdobyliśmy jakieś nowe zrozumienie, które pomogłoby nam podjąć tą decyzję, więc po prostu podejmujemy tą decyzję i idziemy dalej. I dzisiaj takie przemyślenie. Czy jesteś gotowy na to, aby rozpocząć swój dzień? Czy masz taką gotowość wewnętrzną do tego, żeby rozpocząć swój własny dzień? Dzisiaj rano wstałem, usiadłem do medytacji, pomedytowałem godzinę, troszeczkę sennie się czułem, jeszcze położyłem się na chwilę z Asią i zamknąłem oczy i miałem takie poczucie, kurczę, czy już na pewno powinienem rozpocząć ten dzień, może jednak powinienem wziąć jakąś drzemkę, czy się znowu położyć, ale tak miałem takie poczucie, że no nie, że już jednak warto jest rozpocząć ten dzień, bo nic innego, nic nowego się nie wydarzy. No i po prostu wstałem i zacząłem swoją produktywną rutynę twórczą z samego rana. I wynikiem tego jest to nagranie. I wiecie, ja już wielokrotnie nagrywałem podobne nagrania o perfekcjonizmie, o tym, że warto jest podejmować decyzje, działać, być proaktywnym i wychodzić z własnej strefy komfortu. Ale my to doskonale słyszymy i my doskonale o tym wiemy, ale naszą naturą ludzką jest po prostu bycie leniwym, tak? Nasz umysł jest strasznie leniwy i my dążymy do tego komfortu. Niektórzy nazywają to równowagą, niektórzy nazywają to balansem, niektórzy nazywają to duchowym, świętym spokojem, ale nasz umysł, nasze ciało jest takim właśnie systemem samozachowawczym, który ciągle dąży do równowagi, czyli tak dziwnym zbiegiem okoliczności zawsze dąży do tego, żeby być w chwili obecnej, nie? To już takie nawet duchowe podejście do naszego życia. Każdy z nas chce być tu i teraz, tak? Przynajmniej mieć takie poczucie, że tu gdzie jest dobrze i komfortowo, nic mu nie spadnie na głowę i nic mu się nie stanie i nie zadzieje się nic strasznego i że będzie po prostu wszystko dobrze. Tak, kochane mysie pysie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w tym cudownym, pięknym i uroczym dniu, ponieważ taką intencję mu nadaję i tak sobie chciałbym go dzisiaj stworzyć i myślę, że wy też chcielibyście sobie go tak stworzyć, żebyście byli pełni energii, zaangażowania, werwy, dać z siebie wszystko tak, żeby pod koniec dnia po prostu usnąć z takim uśmiechem na twarzy, z poczuciem, że daliśmy z siebie wszystko i zrobiliśmy wszystko najlepiej jak potrafiliśmy, nic nas nie ominęło. I wiecie, to już nawet czasami warto jest się przemęczyć przez ten dzień, w takim sensie, że warto jest dać z siebie wszystko, żeby się zmęczyć, żeby pod koniec dnia poczuć ten taki sens takiego zdrowego zmęczenia, które daje takie poczucie szczęścia, nie? Jak nieraz podczas treningu na siłowni, to już w sumie nie podczas pierwszego, tylko trzeba mieć trochę takich lat wytrenowanych, żeby uświadomić sobie to, że to jest też takie poczucie szczęścia, jak się człowiek zmęczy. Jak się zmęczy, wymęczy, wypoci i już później nie ma siły, żeby biadolić i narzekać i jęczeć, to po prostu jest już taki szczęśliwy sam ze sobą. I to też jest jeden ze sposobów na depresję, uprawianie sportu, gdy się człowiek już tak wymęczy, albo pójście na spacer, w ogóle wyjście z domu i zrobienie czegoś więcej. No bo to daje takie poczucie, że zrobiliśmy coś więcej, tak? Jest taki tryb w naszych umysłach, jest taka część naszego ego odpowiedzialna za osiąganie, tak? I to jest ta część nas, która jest związana również z naszą nagrodą, z tym, że czujemy się ze sobą dobrze. Ten
to poczucie osiągania w życiu daje nam takie samo szczęście, jakbyśmy zjedli kawałek czekolady, czy po prostu no, zrobili sobie w jakimś stopniu dobrze. I to też jest jeden z powodów, dlaczego człowiek uzależnia się później od takiego osiągania i jak coś osiągnie, to potem dąży do czegoś innego, żeby osiągnąć coś więcej, 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 więcej. No ale tak to już po prostu jest. Tak. Gotowość do rozpoczęcia tego dnia. Ja mam taką radę, takiego protipa dla was. Nie czekajcie na to, aż wasz dzień będzie idealny. Postarajcie się stworzyć ten dzień idealny. Postarajcie się zrobić coś, żeby czuć się jak najlepiej ze sobą, bo to nie chodzi o to, co się dzieje wokół nas w kwestii faktów rzeczywistych. No wiadomo, że na pewnym polu one są ważne, ale chodzi o to, żebyśmy my się dobrze czuli z tym, co mamy dookoła nas. Abyśmy byli w stanie dać z siebie wszystko, utrzymywać wewnętrzny spokój, wewnętrzną równowagę i abyśmy pamiętali o tym, kim jesteśmy i byli sobie w tu i teraz. Dzięki śliczne za obejrzenie tego wideo, taki insight na dzisiaj. Nawet wpadło mi dzisiaj do głowy, że może zrobiłbym sobie taki challenge i nagrywałbym codziennie. Nie wiem, jakby to wyszło, czy w pewnym momencie bym się nie wypalił, ale ciekawy jestem, co wy na to. Czy chcielibyście więcej tego typu nagrań częściej, z samego rańca? Tak, myślę, że feedback byłby mile widziany. Nawet ostatnio ciągnie mnie do tego, żeby nagrać takie dłuższe wypowiedzi, dłuższe takie wideo, a mniej skupiać się na montażu, bo zauważyłem, że wam tak za bardzo nie zależy na montażu, jak na tym merytorycznym aspekcie mojej wypowiedzi. I myślę, że na tym bym się bardziej skupiał. Trzymajcie się ciepło, dajcie dla mnie łapki w górę, zostawcie komentarze, zostawcie swoje przemyślunki. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Fancy Yourself, zobaczcie do opisu filmu, tam dowiecie się więcej. Życzę wszystkim miłego dzionka i trzymajcie się ciepło. Miłego, elo, buźkę.